Rozmowa dnia. Zgodnie z zapowiedzią. W naszym studiu profesor Leszek Balcerowicz. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Senat dziś zajmie się tym, co uchwalił Sejm, czyli zmianami w systemie emerytalnym, zmianami związanymi z działalnością otwartych funduszy emerytalnych. Czy spodziewa się pan jakiejkolwiek ingerencji w to, na podstawie tego, co zaprezentowano w Sejmie wydaniu PO i PSL-u, można oczekiwać, że będziemy mieli pokaz tej samej pogardy w gruncie rzeczy dla konstytucji, dla bardzo dużej części opinii publicznej, to znaczy będzie powtórka z takiego nakannego procederu. I przy tej okazji chcę podkreślić, że tu chodzi o rozwój gospodarki, chodzi o przyszłe pieniądze emerytalne, ale moim zdaniem chodzi przede wszystkim o godność ludzi. Bo to, co zaprezentowały te partie, a także również SLD i PiS, to jest niesłychana arogancja. To jest operowanie brutalnymi wyzwiskami. Posłuchajmy, co mówił Jarosław Kaczyński, czy mówił Leszek Miller. Oni się przecież nie różnią pod względem retoryki i nie różnią się pod względem tego, co popierają. No i posłuchajmy, co mówi na przykład Jacek Rostowski. Pytanie do polskiego społeczeństwa. Czy my chcemy się z tym pogodzić? Ja dostrzegam, że jest coraz więcej ludzi, którzy mówią nie i którzy po takim pokazie lekceważenia i dla konstytucji, i dla ludzi, dochodzą do wniosku, że muszą mocniej działać, że im ręce nie opadają, tylko się podnoszą. I to jest bardzo dobry znak. Czyli legislacyjnie rzecz biorąc, Sejm przyjął, Senat przyjmie, no i dokument trafi na biurko pana prezydenta. No i tu się przyjmuje różne scenariusze. Ja nie będę wdawać się w spekulacje. Chcę powiedzieć, że prezydent podpisując, mimo zastrzeżeń konstytucjonalistów 2 lata temu, pierwszą rundę likwidacji drugiego filaru, czyli tam, gdzie się odkłada oszczędności, a mianowicie drastyczną obniżkę składki, w jakim sensie pewnie wbrew swojej woli, czy wbrew swoim zamierzeniom, dał takie ciche przyzwolenie na to, żeby był następny ruch, tym razem już bardzo drastyczny. A chcę przypomnieć, że były ostrzeżenia. Ja sam ostrzegałem, że jeżeli pójdzie pierwszy ruch, to rozuchwali sprawców i może być drugi ruch. No i tym razem myślę, że odpowiedzialność prezydenta jest o wiele większa. Przypomnę, że konstytucja wyraźnie mówi, że prezydent jest strażnikiem właśnie konstytucji. On ma szczególną odpowiedzialność konstytucyjną, ale także uważa moralną i odpowiedzialność wobec ludzi. No i mogę tylko tyle powiedzieć, że jego decyzja będzie niezwykle ważna z punktu widzenia, że tak powiem, praworządności w Polsce i przeciwdziałania deptaniu konstytucji w Polsce. I jego decyzja w moim przekonaniu powinna polegać na tym, że jeżeli tym razem mamy o wiele bardziej drastyczny krok, to znaczy sięganie po nagromadzone ludzkie oszczędności, jeżeli tym razem mamy dużo więcej protestów środowisk fachowych i ekonomistów i prawników, to on po prostu takiej ustawy nie powinien podpisywać. Prezydent mówił 6 grudnia, że wydaje mi się, że jedno warto zbadać i to jest przedmiotem badania przez Kancelarię Prezydenta, czy nie pogorszą się warunki emerytur. Dzisiaj mogę powiedzieć z ogromną dozą prawdopodobieństwa, że nie nastąpi pogorszenie. To jest jakiś sygnał w sprawie decyzji. Nie wiemy, czy to jest sygnał, ale wiem, że to jest błędny pogląd. I prezydent powinien się zastanowić i ujawnić zresztą opinii publicznej, na jakich ekspertyzach się on opiera. Prawdopodobnie chodzi o to, że bada się tam treść zapewnień legislacyjnych, czyli papierowych, i te zapewnienia są takie, że dopiszemy, zabierając ludziom pieniądze z OFE, dopiszemy im jakieś zobowiązania w ZUS-ie i te obietnice ZUS-owskie mogą być nawet bardziej wspaniałomyślne niż te pieniądze zabrane z OFE. Tyle tylko, że papier jest cierpliwy i można prawie wszystko zapisać. Jednocześnie istnieją ekspertyzy, poważny grup fachowców. Jest Komitet Obywatelski Bezpieczeństwa Emerytalnego. Są analizy FOR. Są analizy indywidualnych ekonomistów, które mówią o czymś przeciwnym, a mianowicie, że jeżeli się zlikwiduje filar, gdzie są oszczędności i zapisze wszystko tam, gdzie nie ma żadnych pieniędzy, to się narusza, to się zwiększa ryzyko, bo to jest tak jak przejście od samolotu, który ma 2 silniki, do samolotu, który ma 1 silnik. Ponadto system ZUS-owski
nie zależy od nagromadzonych oszczędności, tylko od tego, ile w przyszłości wpłaci się do niego podatków. Jeżeli gospodarka nie będzie się dostatecznie szybko rozwijać, a to nam grozi ze względu na zaniechanie wielu reform, to można wszystko zapisać na papierze, tylko że pieniędzy nie będzie. W związku z tym ten pogląd prezydenta jest błędny. I ja oczekiwałbym, że nie będzie operować tego rodzaju argumentem, bo no, łatwo go po prostu podważyć. A czy w takim razie prezydent nie jest w trudniejszej sytuacji dlatego, że tak na dobrą sprawę, sprawa wiadoma, że to, co te zmiany, które są dokonane w systemie emerytalnym, zmiany w OFE, są wpisane w budżet na 2014 rok? To nie ma żadnego znaczenia, dlatego proszę sobie wyobrazić, że prezydent posługiwałby się tego rodzaju argumentacją, co ktoś mógłby nazwać doktryną Komorowskiego. Jaki byłby rezultat? No taki, że następny rząd może sobie wpisać dowolną ustawę i twierdzić, że ona jest okołobudżetowa. I na tej podstawie, jeżeli tą doktrynę przyjąć, każdy prezydent musiałby się zgodzić z tym. Wyobraźmy sobie, że jakiś rząd na przykład dodatkowo opodatkowuje leworęcznych. Tak? Żeby i mówi, że to od tego zależy budżet. No na mocy takiej doktryny każdy prezydent musiałby podpisać absurdalną ustawę. A w tym przypadku to się nie wytrzymuje żadnej próby jakiejkolwiek krytycznej analizy. A moim zdaniem sytuacja jest bardzo jasna. Z moralnego, politycznego i konstytucyjnego punktu widzenia żaden prezydent nie powinien podpisywać ustawy, wobec której było tyle fachowej krytyki, włącznie z krytyką ze strony środowisk prawnych. I to jest dużo więcej tego, niż było 2 lata temu, bo krok, który został zrobiony przez PO, PSL, w gruncie rzeczy z przyzwoleniem, nawet jawnym poparciem SLD i z poparciem PiSu, jest krokiem najbardziej drastycznym z możliwych. I tylko w Argentynie, gdzie rządzą populiści, i tylko na Węgrzech, gdzie mamy Orbana, takiego prawicowego populistę, coś takiego zrobiono. Więc Polska w ten sposób, jeżeli to pójdzie dalej, dołączy do takiego towarzystwa. I chcę to również powiedzieć, że no coraz więcej na świecie jest bardzo negatywnych głosów. Wczoraj Komisja Europejska przedstawiła opinię, z której wynika, że ten krok, czyli te pieniądze, które PO, PSL chcą zabrać ludziom, jeżeli prezydent nie zablokuje tego, nie będą się liczyły do ograniczenia deficytu. Jednocześnie komisja daje wyraźny sygnał, że godzi się na to, żeby w przyszłym roku deficyt był nieznacznie ograniczony z obecnego 4,8% PKB, to jest w tym roku, do 3,9%. To znaczy daje polskim władzom możliwość wyjścia z tej sytuacji, w której się znalazła. Ale o co chodzi? Bo jeżeli przejdzie ta w praktyce ta ustawa, no to na papierze będzie można zanotować fałszywą nadwyżkę 4% w całych finansach publicznych, ale ona będzie fałszywa, bo ona się będzie opierała na zabraniu ludziom emerytalnych pieniędzy. I co dalej? Co dalej się będzie zabierać ludziom? W związku z tym prawdziwy deficyt, który może być mniejszy niż jest w tym roku, jest o wiele mniejszym złem niż fałszywa nadwyżka. To inaczej spytam, panie profesorze, wyobraźmy sobie, no bo to już jesteśmy na etapie teoretyzowania, że aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące systemu emerytalnego, otwartych funduszy emerytalnych pozostają niezmienione. Czy one są doskonałe? Od dawna była mowa o tym, że należy umożliwić funduszom lepsze działanie, w sensie lepszego inwestowania, i rząd do tej pory tego nie zrobił. Po drugie, proszę pamiętać, że ci, którzy formułują jako akt oskarżenia, że opłaty są za wysokie, to po pierwsze zapominają o tym, że były obniżone, a po drugie nie mówią, że duża część opłat idzie do ZUS-u. Że część opłaty wyjściowej, którą się zapisuje na konto OFE, jest zabierana przez ZUS. Ja chcę powiedzieć, że ta propaganda, ta kampania, która jest prowadzona od ponad 2 lat, nie razi, podobnie jak i wielu uczciwych ludzi, ze względu na swoją zasadniczą tendencyjność i wprost nieuczciwość. I ja nie jestem tu jedyny. Na przykład Jerzy Buzek, przecytuję, powiedział: ustawa o OFE łamie wszelkie reguły życia społecznego. Podobnie były premier Włodzimierz Cimoszewicz i całe mnóstwo ludzi ma taki pogląd, że to jest tendencyjna propaganda, to jest wprowadzanie ludzi w błąd i to jest ustawa,
która szkodzi i przyszłym emeryturom, i gospodarce, jest przejawem takiego deptania czy lekceważenia konstytucji i nade wszystko jest przejawem niesłychanej arogancji w stosunku do ludzi. To jest pogarda wobec ludzi. Swoją drogą, panie profesorze, bez względu na to, jak się mówi o tych proponowanych zmianach, to jednak słuchacz najbardziej interesuje to, jakie w końcu będą te emerytury, czy to pod rządami nowych przepisów, czy jeśli oczywiście one wejdą w życie, czy jeżeli zlikwiduje się drugi pilar, to emerytury będą niższe. Dlatego, że wiemy z doświadczenia, że gromadząc jakieś oszczędności, można na dłuższą metę uzyskać wyższy ich przyrost niż jakiekolwiek obietnice, realne obietnice w systemie, w którym wszystko zależy od przyszłych składek, a nic się tam nie gromadzi. Ponadto emerytury będą niższe, jeżeli będzie się robić takie rzeczy, jakie się proponuje, to znaczy w miejsce dodatkowych reform, od których zależy rozwój gospodarki, ma się zabierać ludziom pieniądze. No przecież przyszłe emerytury, a także przyszłe płace zależą od rozwoju gospodarki. Chcę może jedno jeszcze powiedzieć, bo to naprawdę jest rażące. Otóż mamy tu do czynienia z ekspresowym przeprowadzeniem przez parlament ustawy o fundamentalnym znaczeniu, fundamentalnie wadliwej, co do której są bardzo poważne zastrzeżenia konstytucyjne. W tym samym czasie politycy tolerują jaskrawe nadużycia socjalne związane na przykład z tym, że są grupy uprzywilejowane w Polsce, którzy mają 100% zasiłku chorobowego. To znaczy jak chorują lub udają, że chorują, to wtedy dostają tyle samo, co wynosi płaca. Toleruje się to do dziś dnia. Owszem, jakiś projekt ustawy wpłynął gdzieś chyba w lecie tego roku i ugrzązł w komisjach. Więc zabieranie ludziom pieniędzy emerytalnych jest w ekspresowym tempie. A odbieranie takich patologicznych przywilejów się wlecze. Czyli co, robi się coś kosztem niezrobienia czegoś, co już powinno być dawno zrobione? No, gdyby zlikwidowano te różne patologie, które osłabiają finanse publiczne, zniechęcają ludzi do pracy, bo jak ktoś może łatwo udawać, że choruje, to nie pracuje. To nie byłoby takiej presji, żeby zabierać właśnie, zrobić skok na OFE. Jeszcze jedno. Analizy Forbes pokazały, że takim prawdziwym, jednym z prawdziwych powodów tego skoku to jest chęć wydania części tych pieniędzy, które zabierze się przyszłym emerytom przed wyborami. I to pokazują liczby. I na to mamy się godzić. Tylko chyba ten grzech zaniechania, panie profesorze, to dotyczy wszystkich ekip rządzących. To pewnie tak, tylko że w różnym stopniu. A to nie można tak równo rozkładać. Ja akurat mogę powiedzieć, że skoro pan mnie pytał o różne ekipy, że w tym czasie, w którym ja starałem się działać w ramach koalicji, myśmy wprowadzali szereg fundamentalnych reform i jednocześnie deficyt finansów publicznych był ograniczany. Ale również za czasów pierwszego Millera, kiedy był Jerzy Hausner, podejmowano istotne reformy. Teraz oczywiście, przepraszam, z Leszka Millera. Teraz Leszek Miller jest w pierwszym szeregu tych, co najbardziej brutalnie atakują jedną z najważniejszych reform. Jest w gruncie rzeczy wspólnikiem. Jest wspólnikiem przywódcy PO. Niezależnie od tego, że oni się różnią stylem, ale patrzmy na treść. Co popierają? Profesor Leszek Balcerowicz, gość Sygnału Dnia. Dziękujemy za spotkanie, panie profesorze. Panie profesorze, ale wracając jeszcze na moment, gdyby się zdarzyło, bo wspominaliśmy o poprzednich ekipach. Gdyby ktoś panu teraz zaproponował tekę ministra finansów, zgodziłby się pan? Nie, dlatego że ja po pierwsze dostatecznie długo byłem w czynnej polityce. Po drugie, nikt nie zrobi sam reform. I wtedy, kiedy działałem po raz pierwszy, to było lata 89-91, to było duże poparcie. Tam było dużo idealistycznych ludzi wtedy, w tym tak zwanym Sejmie kontraktowym, również z SLD. To dało się zrobić. Podobnie to było w latach 97-2000. Na przykład tak krytykowana reforma oświaty. Teraz SLD chce zlikwidować gimnazja. Najnowsze analizy światowe pokazują, że dzięki temu, właśnie tej reformie, awansowaliśmy, jeżeli chodzi o poziom uczniów. I to pokazuje, że są politycy, którzy w ogóle nie patrzą na meritum, tylko patrzą, co może się niektórym ludziom podobać. Także tu raczej ja staram się, jak pewnie trochę widać, angażować w mobilizowanie ludzi w pozapartyjny sprzeciw wobec złego prawa. I to jest kolosalnie ważne. Jeszcze raz dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. 8:32.